Drodzy Państwo, dzisiaj Instytut Pamięci Narodowej zostawia ślad pamięci po Polaku z wyboru. Po człowieku, który urodził się 20 km stąd, w Butryle, po urodzonym Warmiaku, który przecież kończył szkołę we Frankfurcie nad Odrą, który pierwsze swoje zawodowe zajęcie podjął w Metz, a o czym wspominał pan doktor, w czasie I wojny światowej był żołnierzem armii zaborcy, bo Polski Rzeczpospolitej wówczas nie było, była pod zaborami, ale gdy tylko pojawiła się możliwość służenia wolnej, niepodległej Rzeczpospolitej, to wstąpił do polskiej organizacji wojskowej, działał na rzecz niepodległej ojczyzny, został komendantem Straży Mazurskiej w czasie, kiedy tu, na tych terenach dominował niemiecki terror. Dlatego ta tablica znajduje się tutaj, bo Straż Mazurską możemy nazwać wszyscy wczesną polską policją państwową. Drodzy Państwo, w okresie II Rzeczpospolitej pułkownik Jan Niemierski potrafił służyć już wolnej, niepodległej ojczyźnie, stale od zmagań wojennych. To nie tylko żołnierz, obrońca Polski z roku 1920 przed bolszewicką hordą, ale to także urzędnik, żołnierz Wojsk Ochrony Pogranicza, jak było wspomniane, prezydent Rzeszowa, gdzie ma swoją ulicę. To człowiek, który potrafił służyć Polsce w czasach wojny, ale także w czasach pokoju. Dlatego o nim chcemy pamiętać, bo pokazuje, jak za Polskę walczyć, ale jak Polsce możemy służyć my dzisiaj, nie czekając na wojnę, co więcej, przed wojną, jak wszystkie narody odchodząc od wojny jak najdalej. Drodzy Państwo, niemiecki nazizm rodził się z zaprzeczenia wartościom chrześcijańskim. Niemiecki nazizm rodził się z wyraźnego antysemityzmu, ale rodził się także z antypolonizmu, z nienawiści do Polaków, których trzeba było zamordować, zlikwidować, a kraj ich uczynić, kraj nasz uczynić niewolnym. Dlatego to, co mogło czekać Jana Niemieckiego, gdzie w wyniku porozumienia dwóch systemów totalitarnych, sowieckiego komunizmu i niemieckiego nazizmu, wybuchła II wojna światowa, to, co mogło czekać Jana Niemieckiego, to była niechybna śmierć za przywiązanie do Polski. Znalazł się na listach proskrypcyjnych jako nieuleczalny Polak. Jako Polak, którego serce bije, będzie biło dla Polski. Dlatego został aresztowany i zamordowany w roku 1941 w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. Cześć i chwała Polakom, którzy służyli Polsce na tych terenach, na Warmii i Mazurach. Cześć i chwała pułkownikowi Janowi Niemieckiemu. Proszę Państwa, teraz nastąpi moment odsłonięcia, oficjalnego odsłonięcia tablicy. Ksiądz arcybiskup dokona również poświęcenia naszej tablicy memoratywnej. Panie prezesie, asysta, księże arcybiskupie, na ramię, goń! Prezentuj! Goń! Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować niego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo tracił swoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i gniew. W swoim niepojętym miłosierdziu weź na naszych braci, siostry, którzy stali się ofiarami ucisku, przemocy i złości. Oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności ojczyzny. Obdarz ich nagrodą niezmiernności i chwały. Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przelali krew za wolność
niepodległość Polski. Prosimy Cię o błogosław tę tablicę, która upamiętnia ofiarę życia podpułkownika Jana Niemierskiego. Niech słowa wyryte w kamieniu wytrwalą w pamięci jego bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości do Boga i Ojczyzny przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Na ramię. Broń! Do nogi. Broń!